Hej, witajcie już w trzecim odcinku serii, w której sprawdzamy, jak starsze flagowce zestarzały się w 2020 roku. Przetestowaliśmy już P30 Pro i Galaxy S10. Kwestią czasu było sprawdzenie któregoś z pikseli. Na razie wybrałem Google Pixel 3 XL. Czy warto go kupić w 2020 roku? I jeśli chcecie zobaczyć więcej takich filmów, to pokażcie to zostawiając łapkę pod tym filmem i będzie mi bardzo miło, jeśli subskrybujecie ten kanał i pomożecie mi w tym roku dobić 10 tysięcy subskrypcji. Pixel 3 XL pod względem designu jest mocno nierówny. Przód z wielkim wycięciem i sporą dolną ramką ogromnie się już zestarzał i nie oszukujmy się, wygląda paskudnie. Nawet gdy wyłączycie wycięcie w opcjach deweloperskich, bo nawet wtedy ramki są mocno niesymetryczne. Za to plecki moim zdaniem prezentują się świetnie, szczególnie w tej białej wersji kolorystycznej. Są minimalistyczne, w 80% wykonane są z matowego szkła i są niezwykle przyjemne w dotyku. Dzięki zaobleniu Pixel 3 XL świetnie leży w dłoni, nie jest przesadnie śliski ani ciężki, jednak zwróćcie uwagę na jego szerokość. Na uwagę zasługuje również kolorowy przycisk zasilania, ale do jasnej cholery, kto umieszcza go nad przyciskami głośności? To mnie naprawdę irytowało, w dodatku przyciski nie klikają tak dobrze jak te z Galaxy S10 czy P30 Pro. I podsumowując, design Pixel 3 XL z przodu mocno się zestarzał, natomiast z tyłu nadal prezentuje się świetnie. Wyświetlacz OLED w Pixelu jest naprawdę bardzo dobry, ma świetnie oddane kolory, kąty widzenia i rozdzielczość 2K, więc z powodzeniem możecie go wykorzystać do gogli Daydream. Żeby jednak nie było tak kolorowo, największą wadą wyświetlacza jest jego niska maksymalna jasność. W porównaniu do innych flagowców jest to zauważalne, ale też nie miałem problemu, żeby korzystać z Pixela w słońcu, więc można to jakoś przełknąć. Do tego Pixel 3 XL jest jednym z niewielu urządzeń posiadającym przednie głośniki stereo, które grają bardzo dobrze, ale też niezauważalnie lepiej od tych z Galaxy S10 czy Note 10. Pod względem specyfikacji Pixel 3 XL nie zachwyca. Został wyposażony w dwuletniego już Snapdragona 845 i tylko 4 GB pamięci RAM. Czy to wystarczy w 2020 roku? Tak i nie. Snapdragon 845 dalej sprawuje się bardzo dobrze, wszystko działało płynnie, aplikacje włączają się szybko i interfejs również działał płynnie. I naprawdę nie miałem żadnych problemów z wydajnością. W końcu mamy tu do czynienia z czystym Androidem. Jednak okazjonalnie zdarzały się małe przycięcia, więc też nie było idealnie. W dodatku 4 GB pamięci RAM w 2020 roku to zdecydowanie za mało, szczególnie że mamy tutaj do czynienia z rozdzielczością 2K. Wiele razy zdarzyło mi się, że smartfon musiał ładować na nowo niedawno otworzone aplikacje. Warto również zauważyć, że Pixel 3 XL nie ma możliwości dołożenia karty SD, a w najtańszym modelu otrzymujemy zaledwie 64 GB pamięci na dane. To również spora wada. Podsumowując, pod względem specyfikacji Pixel 3 XL trochę się już niestety zestarzał, ale jeśli nie jesteście super wymagającym użytkownikiem, możecie przeboleć te 4 GB pamięci RAMu. Jednak czy warto interesować się czystym Androidem? Moim zdaniem tak, system wygląda i działa świetnie, w dodatku smartfon jest często aktualizowany i dodawane są nowe funkcje, na przykład w najnowszej aktualizacji doszła możliwość ustawienia harmonogramu trybu nocnego. Do tego smartfon najpewniej dostanie jeszcze aktualizację do dwóch najnowszych wersji systemu, więc pod względem oprogramowania nie ma się o co martwić i można być spokojnym, że będziecie mieli jeszcze długo aktualizowany telefon. Warto tutaj również powiedzieć o kilku funkcjach, które mają piksele. Najbardziej spodobało mi się ściskanie smartfona w celu uruchomienia asystenta oraz odłożenie go ekranem do dołu, aby wyłączyć tryb nie przeszkadzać. To naprawdę bardzo przydatna funkcja. Dalej przechodzimy do aparatu i pod względem optyki Pixel 3 XL nieco się zestarzał, bo konkurencja oferuje znacznie więcej niż tylko jeden obiektyw. W dwóch ostatnich smartfonach mieliśmy dodatkowo aparat szerokokątny i teleobiektyw, Huawei'u nawet pięciokrotny zoom optyczny. Przyznam jednak, że zdjęcia z głównego obiektywu Pixela bardziej mi się podobają od tych z P30 Pro czy S10. Cechują się rewelacyjnym zakresem dynamicznym, naturalnie oddanymi kolorami i nie są mocno wyostrzane. Jednak mimo wszystko to trochę za mało w 2020 roku. Tym bardziej, że smartfon nagrywa jedynie 4K w 30 fpsach i 1080p w 120 fpsach. Warto jednak pochwalić dwa aparaty do selfie, wąski i szeroki kąt. Jednak powtórzę, jeśli chodzi o samą jakość zdjęć głównego obiektywu, Pixel 3 nadal nie ma sobie równych. I to samo mogę powiedzieć o Pixelu 3a, 3a XL, gdyż je również używałem. Teraz przechodzimy do baterii i tutaj Pixel
Pixel 3 XL mocno rozczarowuje. Moim zdaniem głównym atutem zakupu większego smartfona jest ogromna bateria, przynajmniej na poziomie 4000 mAh. Jednak Pixel 3 XL mimo swoich rozmiarów oferuje jedynie baterię o pojemności 3450 mAh. Podobną baterię ma Galaxy S10, który jest znacznie mniejszym urządzeniem. Mogę jedynie powiedzieć, że Pixel 3 XL trzymał na włączonym ekranie od 4 do 5 godzin, czyli podobnie do S10, mówię oczywiście o sieci LTE. I biorąc pod uwagę jego rozmiar, to naprawdę słaby wynik. Do tego smartfon wspiera tylko 18-watowe ładowanie przewodowe i 10-watowe ładowanie bezprzewodowe, ale tylko za pomocą Pixel Standu i nie ma oczywiście ładowania zwrotnego. Na koniec jak zwykle kilka plusów i minusów. Na ogromny plus rewelacyjny silniczek wibracyjny, dzięki któremu poruszanie się po systemie jest naprawdę przyjemne i nieograniczone miejsce na dysku Google dla zdjęć w oryginalnym rozmiarze. Pixel 4 już tego nie ma. Na minus natomiast brak portu podczerwieni i portu mini jack. Podsumowując, problem z pikselami jest taki, że nie są one szeroko dostępne na naszym rynku, przez co ich ceny są mocno zawyżane. Ciężko dzisiaj zdobyć Pixela 3 XL. Cenę wskazuje wyłącznie na jeden sklep z absurdalną ceną 3500 zł. Natomiast na Allegro znalazłem dwie aukcje, na których możecie kupić Pixela 3 XL za 2400 zł. I myślę, że jest to bardzo rozsądna cena za to urządzenie, tylko mam kilka ale. Przede wszystkim taniej znajdziecie Pixela 3 AXL, który łączy w sobie większość zalet Pixela 3 XL, a do tego jest nowszym urządzeniem, ma lepszą baterię i można dyskutować, że ma również lepszy wygląd. Jest również OnePlus 7T, który pod wieloma względami jest znacznie lepszym urządzeniem od Pixela 3 XL, a już niedługo premiera Pixela 4a i 4a XL i myślę, że jeśli chcecie koniecznie kupić Pixela, warto wstrzymać się z zakupem do premiery tych smartfonów. Prawdopodobnie Pixela 4a XL kupicie za podobną cenę co dzisiaj Pixela 3 XL. Dzięki za obejrzenie tego materiału, trzymajcie się, pamiętajcie o tym, aby subskrybować kanał, aby pomóc mi w tym roku uzyskać 10 000 subskrypcji. Tymczasem ja się z wami żegnam, trzymajcie się, cześć!